Weszliśmy przejście po koron. Taki luźny dzień. Mam takie wzgórze z tarasem widokowym. Całe miasto. Nie mam takich większych planów, bo takie zmęczenie ogólne wszystkich dotknęło, więc zobaczymy. Sklep z drzami i różnymi innymi ziarnami. O, to nie jest coś, co robię. No sorry. Proszę, zaszliśmy na cukiernię. W wanilii była polska kiełbasa. Strawberry cake, vanilla cake, marble cake i ananas. Ale oni chcieli kokosanki. A ty chcesz te? 5 pesos to jest ile? Ile to jest 5 pesos? Nie wiem. Skoro jedna złotówka to jest 12 pesos, to 5 pesos to jest... Ile? No pomóżcie mi, ja nie policzę. Nie, nie zmieniłam. Proszę Państwa, pączek za 40 groszy. Idziemy, popłyniemy sobie na taką bliskie 2-3 plaże, takie jezioro na wyspie. Taka wizytówka koron. Tak jest, oczywiście malownicze. Nie na żaden rejs, wycieczkę, tour zorganizowany, całodniowy, męczący bardzo, tylko po prostu w porcie znajdziemy i właściwie już znaleźliśmy, tylko musimy wrócić i po prostu łódkę, która nas tam zawiedzie, popływamy sobie z 3 godziny. Zobaczcie, punkt z grami. Takie kotejka internetowa. Kiedyś jeszcze były, teraz już nie ma. Koron. W końcu świata, pośród takich skał, w takiej lagunie, no to obietnica. Jeden gość się tu mieszka, jest pewno właścicielem tego i pobiera opłaty za przypłynięcie po 100 pesos chyba od łódki. Okej, ciepłe. Ciekawostką tej laguny. Szczerze? Woda jest taka ślicznie do 30 słona słodka. Ponieważ są tu ciepłe źródła. Na wierzchu jest zimna woda. Morska, zimniejsza przynajmniej. Ja wezmę mało, bo ja mam. Jest ciepła źródła. Nie miesza się za bardzo. Są takie warstwy. Jak jest ci ciepło, leś. Jakby odwrotnie niż zwykle, głębiej jest. To instrukcja. Instrukcja. Ciepła na wierzchu jest. Instrukcja. Kochani, idziemy dzisiaj. Jesteśmy w takiej maleńkiej wyspie plaży. W okolicach koron, które jest za tą wyspą, tam jest miasto. My sobie tak sobie krążymy. Tam byliśmy na tej lagunie. Teraz tu lekko pochmurno dzisiaj, ciepło, nie upalnie. Zobaczyć, jak to się nazywa, Kalamanian Lake, jakoś tak, jezioro położone na wyspie. What your steps? Thank you.
trzy jeziora na wyspie. Schody, schody, schody. Ja widzę schodów i chodzenia pod górę. 163 schody. Po 163 schodach taki widok. My stoimy łódką gdzieś tu. Tą kładką przeszliśmy i tutaj schodami na górę. Przed nami Kayangan Lake. Tam morze. To wyspa, to jezioro na wyspie. Jesteśmy nad jeziorem. Łóżnym na wyspie, w którym można się kąpać. Jezioro o ogromnej przezroczystości wody. Głębokość 45 metrów, przepraszam. Teraz jest pusto, akurat sprytnie przypłynęliśmy jak w odwrotnej kolejności. Normalnie łodzie wszystkie przypływają od rana, jest straszny tłok. Wystarczy przypłynąć w odwrotnej niż wszyscy kolejności, jest się prawie sam. Ale łamie wszystkie reguły, które były napisane. Po pierwsze nie ma tego, a po drugie nie ma tego. Z powrotem do Koron. Idziemy do hotelu. Właśnie jest taka dzielnica, nazwijmy to fragment miasta, położony na wodzie, na palach. Na wodzie trzymujemy bezpośrednio przy domach. Jest taki park miejscowy, taki postój z skuterów, tricykli. Lekki kontrast, idą sobie czasowicze, ciągnięte u nas. No tak jak na letnisko, tak. Letnicy, tak? Letnicy, o. Idą sobie letnicy, a no tutaj przed miejscowie pracują, prawda? Robi się beton, buduje się pewnie kolejny hotel. Oj, raz. One, two, three. Już nie myśl o kłopotach mych i smutki pożyć do życia. Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Jak mi się dziś ze smutku poszczędzi. Oh yeah. O przecież życie piękne jest. Wystarczy tylko mieć co jeść. A wtedy smutki nie są byle gdzie. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. O, jest. A tutaj moje ulubione arcydzieło sztuki inżynieryjnej elektrycznej. Sklep z tapeczkami. Oczywiście wszyscy w tapeczkach. Czym piękne jest. O, Adam być. Już co? Na sznurku. Na lince. Bo są takie, wiesz, kogut może być do walki internowany, może. Ale są przywiązane, tam też kogut. Bo tu koguty są. Koguty są tutaj bardzo. I tutaj na przykład zobaczcie, ma takie, mają takie swoje chateczki. Na tym świetniku, takie kosze. Koszyków sklepowych. I to są kurki, kurki fajterki. Tam jest nasz, tak. I tutaj są znowu koguty na
buty na sznurkach. Przy ulicy hodowane na sznurkach. Idziemy na spacer po koronie. Thanks, thanks. Nie weźmy lajka. Będzie bardzo blisko. Więc przejdziemy się po prostu. Wszystkie koguty tutaj są na sznureczku. Jeden, drugi. Koguciki na sznureczku. Na naszym sąsiedzkim boisku jak zawsze gra. I rano, w nocy, w ciągu dnia. Cały czas. Cały czas grają. Przykład wchodzenia instalacji w ulicy. Rurka. Trochę cyrka. Taka jest zrywana. To już nie. Tak, żeby samochody przyjechały. Działa. Różne bakpaterki, kolejniki. Najem skuterów. Jakieś pamiątki. Będzie jeszcze nie wiadomo, dopiero się rozstawia. I wycieczki oczywiście. Wyspy. Różne miejsca. Stragany. O, jakie kiciaki. I tak, no stop. To jest taka knajpa wegetariańska, Brugita. Proszę Państwa, może wieczorem przyjdziemy, bo wczoraj szukaliśmy takiego wegi baru. Nie bardzo nam się udało znaleźć. Zobaczę, co tu jest. Brzeg, mozzarella. To jest zabawa! Skórka i stara zdeptana butelka. Jest zabawa! Różne miska. Pan glazurą taką chyba. Kupuje się, piecze się. No i potem się bierze, idzie do sosików, które są tutaj. I się macza, się nasącza, w którym tam się robi ostrym, słodkim i się odchodzi i się wcina. Tak wszyscy, tak jest ruch. Wszedłem sobie na taki plac z strony portu. Takie magazyny, jakieś postoje tych trycykli. Oczywiście chłopaki pukają tutaj w kosza, jak żeby inaczej, wszędzie. Stoją. Grałem w kosza, tutaj piękny jeepney przy jakimś warsztacie. Ślicznie się w złotej godzinie. Zrobiło się pięknie na zachód słońca. Zobaczymy sobie na wyspy okoliczny widok. Tak, słońce tam. Zobaczcie, oczywiście też grałem w kosza. Kolejny dzień kończymy. To jest jakiś przydrożnym barze. Nie potrafię powiedzieć, co za bar, ale jest głośno. Co sugeruje, że jest dobrze. Ja podaję. Człowiek oczywiście później będzie karaoke. Karaoke to wielka miłość filipińczyków. Wszędzie wszyscy pływają. Tak jak się bardzo chyba tam jest. Coś tam też. Tak, tutaj.